Dużo osób jest zadowolone z tego, że ma lodówkę, w której znajdzie kilo kiełbasy, że ma telewizor i pilota pod ręką, że dopóki jest prąd w gniazdku i woda w kranie, to w zasadzie generalnie nic się nie dzieje. To przechodzi badanie techniczne. Jest uprawnione do jazdy. Jeżeli myślą Państwo, że mają w miarę nowy samochód i z tego tytułu, że ta strefa wchodzi, nie będą Państwo mieli problemów, no to niestety są Państwo w błędzie. Witamy Państwa w kolejnym odcinku, w którym omawiamy sprawy związane z naszym miastem. Dzisiaj odcinek specjalny, jest też z nami specjalny gość, ale zanim przedstawimy naszego gościa, chciałem Państwu zwrócić uwagę, że nasze odcinki nie tylko poruszają pewne aspekty, z którymi się nie zgadzamy i jak myślimy, większość też mieszkańców też na pewne rzeczy patrzy podobnie jak my. Nie tylko poruszamy te kwestie, nie tylko o nich mówimy, ale też staramy się wychodzić z inicjatywą. No i też w tym przypadku taka inicjatywa u nas się zadziała. O konkretach to już może Piotr Bartosz. Tak, szanowni Państwo, w związku z uchwałą, którą niedawno radni Krakowa przegłosowali w naszym mieście, czyli strefa czystego transportu, wychodzimy naprzeciw i domagamy się po prostu jej likwidacji. Rejestrujemy właśnie dokumenty, rejestrujemy właśnie komitet, który ma na celu zlikwidowanie tej strefy czystego transportu. Będziemy zbierać podpisy zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, żeby tą uchwałę uchylić, naszą uchwałą. No i cóż, może oddam głos Wojtkowi, bo Wojtek, ty wprowadzisz tutaj naszego gościa. Tak, ja tylko wspomnę, że zapomniałeś dodać, że jesteś przewodniczącym komitetu, tak, który ma na celu właśnie wprowadzenie uchwały uchylającej strefę czystego transportu w Krakowie, a jest z nami właśnie gość specjalny, czyli właśnie członek tego komitetu. Bardzo proszę o przedstawienie się. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jerzy Adaszyński, jestem wieloletnim mieszkańcem miasta Krakowa i właśnie postanowiłem dołączyć do tego komitetu, aby zlikwidować tą strefę. Dlaczego, Jerzy, uważasz, że ta strefa jest taka straszna? Uważam, że przede wszystkim rozwarstwia mieszkańców Krakowa, dużej części społeczeństwa naszego, które mieszka w naszym pięknym mieście, uniemożliwi dostęp do na przykład dóbr kultury. Do tego, żeby zabrać rodzinę, przyjechać na rynek, żeby zasiąść w kawiarni i spożyć jakiś deser bardzo smaczny w ramach wolnego czasu. Ale co też ważne, ogranicza też możliwość mieszkańców korzystania na przykład z edukacji. Jest dużo punktów w mieście, szczególnie w centrum, które nie będą mogły być, będą po prostu poza zasięgiem tych mieszkańców. Mało tego, jest bardzo dużo osób, które korzystają z różnych punktów medycznych, które tam też występują, które oferują swoje usługi. Jest też na pewno bardzo wiele jeszcze innych rzeczy, z których mieszkańcy nie będą mogli skorzystać z uwagi na to, że nie będą mogli po prostu dojechać. Tak, ale tutaj powołam się na słowa pana wiceprezydenta, pana Muzyka, który na pytanie, jak mu zadałem właśnie odnośnie tej strefy, odnośnie tego, że nie wszystkich będzie stać na to, żeby kupować nowe samochody, bo tylko takie będą dopuszczane do miasta, do całego miasta, przypomnijmy, no tutaj odniósł się do tego, że no wiadomo, że pewne osoby będą wykluczone, ale dla tych wykluczonych będzie transport zbiorowy. Więc może jak ty to widzisz, Jerzy, z tym transportem zbiorowym? Transport zbiorowy byłby bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyby faktycznie istniał i był ogólnie dostępny. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że zostało zlikwidowanych bardzo dużo linii komunikacyjnych. Mało tego, autobusy, tramwaje są przeładowane. Warunki panujące wewnątrz nie są komfortowe. Mało tego, jest to też związane choćby z kwestią ekonomiczną. Dojazd, bilet, to jest określony koszt. Jeżeli jest kilka osób w samochodzie, te koszty są automatycznie obniżane. Mało tego, istnieje kwestia związana z dostępnością czasową. Jeżeli mamy coś załatwić pilnie, korzystamy z transportu indywidualnego. W momencie, kiedy jesteśmy skazani na transport zbiorowy, wiadomo, porusza się on z jakąś określoną rotacją, w określonym czasie. Nie jest dla wszystkich. Mało tego, trzeba wziąć pod uwagę, że poruszamy się też w różnych godzinach, kiedy jest zróżnicowanie czasowe. Nie wzięto pod uwagę bardzo istotnej rzeczy, mianowicie w niektórych miastach europejskich są godziny, w których można korzystać z dojazdu do określonych, nawet zamkniętych stref w ciągu tygodnia. Czyli na przykład weekendy w niektórych miastach są udostępnione dla wszystkich mieszkańców.
jest kwestia stref godzinowych, na przykład między godziną 9 a 17 wyłączenie. Potem możemy z tego korzystać. W tym przypadku w ogóle ustawodawca nie przewidział u nas takiej sytuacji i wszystko jest na takich zasadach ogromnie restrykcyjnych. Tak, przypomnijmy, że pierwsze przepisy tej uchwały wchodzą już w lipcu za rok i mają dotyczyć najstarszych pojazdów. Później te restrykcje będą poszerzane stopniowo. No i też tutaj będzie mnóstwo takich administracyjnych rzeczy, które będą dotyczyły wszystkich posiadaczy samochodów, nawet tych nowych. Między innymi taki będzie wymóg, że te samochody będą musiały mieć nalepioną specjalną naklejkę. Tak. I to, tak jak mówię, będzie dotyczyło wszystkich kierowców, więc jeżeli myślą Państwo, że mają w miarę nowy samochód i z tego tytułu, że ta strefa wchodzi, nie będą Państwo mieli problemów, no to niestety są Państwo w błędzie. Znaczy zdałem sobie z tego sprawę, że mieszkam w mieście Krakowie. Miasto Kraków jest przede wszystkim bardzo często odwiedzanym miastem przez turystów, przez ludzi z zewnątrz, którzy tutaj dojeżdżają nie tylko w celach turystycznych, ale także i do pracy. I weźmy pod uwagę na przykład, że mieszkaniec powiedzmy Bochni lub na przykład Szczecina przyjedzie tutaj i nie będzie miał takiej plakietki, a będzie dysponował samochodem elektrycznym. Ale co z tego, skoro nie będzie miał plakietki? Nie będzie musiał się zwrócić do miasta Krakowa, żeby tą plakietkę otrzymać. Będzie musiał to zrobić prawdą i korespondencję z poczty elektronicznej, ale naklejka już będzie musiała w formie fizycznej do niego przyjść i będzie sobie naklejał na samochód. On chce na przykład wyjechać jutro do tego Krakowa. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak to może funkcjonować. Ja bym jeszcze zadał pytanie, bo to jest bardzo ważna kwestia, o której uchwałodawca chyba zapomniał. W kogo najbardziej uderzy ten przepis? No, w jaką grupę wiekową? Myślę, że są dwa takie aspekty. Przede wszystkim uderzy oprócz grupy wiekowej, bo grupą wiekową się zajął w drugim rzucie. Natomiast jest przede wszystkim kwestia podzielenia na ludzi bogatych i biednych, to znaczy biedniejszych. No, nie chcę tutaj tej kwestii tak bardzo zoptymalizować, ale auta elektryczne są autami, które kosztują od 150 do 200 tysięcy złotych de facto. Jest to duży wydatek. Weźmy też pod uwagę to, że już mamy w tej chwili sytuację taką, że mamy różnicowanie na przykład nas jako mieszkańców. W tej chwili po buspasach mogą poruszać się bez problemu auta z zielonymi tablicami. Nie mogą tego robić auta normalne. Normalne auta spalinowe stoją w korkach i no po prostu smrodzą. A auta elektryczne, które są niby zeroemisyjne, poruszają się błyskawicznie. Obok duża ilość spalin, na drugim pasie szybko przemieszczający się samochód elektryczny. No, trochę brak logiki w tym działaniu, ale jest to kolejne rozwarstwienie. Jeżeli chodzi o kwestię wiekową, no to też weźmy to pod uwagę, że jest dużo osób starszych, które muszą korzystać z transportu indywidualnego w różnych celach, medycznych, zawodowych i tak dalej, choćby zrobić sobie zakupy w jakimś miejscu. Natomiast no, wiadomo, że poruszanie się rowerem jest fajną sprawą, ale z biegiem czasu ci ludzie po prostu już nie mają siły na to, żeby wsiąść na rower i pojechać, czy wsiąść na hulajnogę i pojechać. Także jest to, myślę, no tak, jest wielu mieszkańców, którzy na przykład są już w podeszłym wieku, a nie mają na przykład rodziny tutaj w mieście, która byłaby ich w stanie wszędzie odwieźć. Posiadają swoje starsze auto. Przypomnijmy, bo to jest bardzo ważna rzecz, że to auto przechodzi badanie techniczne. Tak, jest tak. Uprawnione do jazdy i nie może jeździć po Krakowie. Tak. Jest to po prostu jakieś kuriozum zupełne. Jest to forsowanie według mnie pewnej ideologii, która jest jakby narzucona i forsowana, gdzie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że za kilka lat, jeżeli przyjmiemy właśnie taki sposób widzenia, jaki nam został narzucony, znajdziemy się po prostu w klatce. Tak, i właśnie też tutaj też ważne pytanie do Ciebie, Jerzy. No bo to akurat, jeżeli chodzi o te przepisy, każdy to wniknie i myślę, że osoby nawet mające słaby ogląd w sytuacji, no myślę, że podzielają nasze poglądy co do tej uchwały, co do jej bezzasadności, ale właśnie większość osób no, zgodzi się z tym i oczywiście przejdzie do porządku dziennego, tak? A tu u Ciebie jest trochę inne zachowanie, bo jednak zdecydowałeś się dołączyć do naszego komitetu, zdecydowałeś się postawić jakiś czynny opór przeciwko tej uchwale. No i właśnie chciałem zapytać też o Twoje motywacje, dlaczego zachowałeś się tak w sumie, jak większość niestety społeczeństwa naszego się nie zachowuje, bo większość pewne rzeczy widzi, protestuje nawet słownie, ale jak już przyjdzie do działania, to brakuje po prostu.
Czy myślę, że tu chodzi po prostu o jakąś cywilną odwagę. No, dużo osób jest zadowolonych z tego, że ma lodówkę, w której znajdzie kilo kiełbasy, że ma telewizor i pilota pod ręką, że dopóki jest prąd w gniazdku i woda w kranie, to w zasadzie generalnie nic się nie dzieje. Natomiast no, wydaje mi się, że jest potrzebne takie szersze spojrzenie i takie żywe uczestniczenie w życiu publicznym, ponieważ według mnie świat, który w tej chwili staje się z jednej strony coraz bardziej, że tak powiem, rozwinięty informatycznie i te informacje do nas docierają błyskawicznie, nie wywołuje od nas już jakby żadnej reakcji. Jest jakieś zobojętnienie w społeczeństwie, które godzi się po prostu na taką postawę typowo niewolniczą. Także jestem przeciwko temu i postanowiłem po prostu coś zmienić, nie tylko w swoim życiu, ale też w życiu swoich najbliższych, a także uważam, że jest to kwestia pokoleniowa. I niech to będzie też dla Państwa jakieś wyzwanie, jakaś też teza do przemyślenia. Może Państwo też zechcą działać czy to w tej, czy w innej sprawie, do czego oczywiście zachęcamy i oczywiście będziemy Państwa informować o postępach naszej inicjatywy, bo przed nami mnóstwo formalności do spełnienia. Tak. Tutaj się musimy kopać z urzędem, co do na przykład kolejności złożenia pewnych załączników, co do pewnych procedur, więc no niestety to musi też potrwać. Ale jak tylko ruszymy ze zbiórką podpisów, jak tylko ta inicjatywa będzie zarejestrowana już, to oczywiście będziemy szeroko informować o tym, gdzie można złożyć podpisy i w jaki sposób nas wesprzeć. Tak, także jeszcze raz zachęcamy. Zachęcamy. Zachęcamy i po prostu no, nie dajmy sobie odebrać wolności.